Cześć, witam Was serdecznie, a u nas dzisiaj będą akcje porządkowe, mianowicie będziemy przycinać wierzby. Dostaliśmy pozwolenie od rejonu drogowego, a że tutaj okres koniec lutego, początek marca jest najlepszy na to, żeby te wszystkie właśnie odrosty poobcinać, no to będziemy to zaraz robić. Będziemy robić to przy samym wjeździe i będziemy tutaj aż do końca naszej działki będziemy to wszystko po prostu usuwać. W końcu zacznie to trochę wyglądać. Cieszę się, że po prostu rejon nam zgodę wyraził, bo te wszystkie krzaki, które tutaj zostały, to zostały właśnie w pasie drogowym, a nie w naszej działce. Także co, powoli zabieramy się za wycinkę. Pierwsza, zarazem najgorsza wierzba już tutaj jest, że tak powiem, obgolona. No niestety, to drzewo jest w kiepskim stanie. Ja już kilka lat temu zgłaszałem do rejonu drogowego, że no drzewo jest w słabym stanie, no ale pozwolenia żeśmy na wycięcie nie otrzymali. Dobrze, teraz dostaliśmy pozwolenie na chociaż obgolenie tego. No cóż, tutaj zostanie nam tylko jeszcze grabkami później wszystko wygrabić, no ale teraz muszę się skupić na pozostałych tych wierzbach i tych samosiewach. No bo chciałbym dzisiaj maksymalnie to po prostu zrobić, ale nie uda mi się raczej przez jeden dzień wszystkiego zrobić. No to już w każdym bądź razie jest gotowe, no i miejmy nadzieję, że ładnie się później rozkrzewi, a my tymczasem zabieramy się za kolejne. Traktor już tu czeka w gotowości, żeby na przyczepkę wrzucać. No i co, bierzemy się za te wszystkie tutaj krzaki i trochę podcinanie wierzb, które tutaj, że tak powiem, jeszcze rosną. Także co, do dzieła. I zobaczcie, tutaj już jedna część jest usunięta, mamy akurat całą przyczepkę, musimy jechać, żeby ją zrzucić. I tu jeszcze trochę jest pracy przed nami, ale już to jakoś zaczyna, że tak powiem, fajnie wyglądać. Ja też tutaj, jak była, że tak powiem, komisja z rejonu, to też z tym kierownikiem uzgadniałem, co będziemy, że tak powiem, usuwać z tych wierzb, które będziemy zostawiać, a które po prostu są do usunięcia. To też one później ładnie się, że tak powiem, puszczą, no i będą tu się jakoś tam wkomponowywać, bo tutaj po tej stronie też są wierzby. W ogóle tutaj u nas za naszego dziedzica to były tutaj dwa rzędy wierzb i tutaj był bruk. Ale jak asfalt był robiony, no to część tych wierzb była po prostu wycięta i został tylko, że tak powiem, jeden taki pas. Prawdopodobnie jakaś aleja była z jednej i z drugiej strony. Także co, jedziemy zrzucać i bierzemy się dalej za robotę, bo jest przepiękna pogoda. No i tutaj już też ten kawałek mamy wycięty, ale jak widać, robi już się ciemno i na dzisiaj to będzie koniec. Po prostu zbieramy to, co zostało tam nam jeszcze zebrać z tego powycinanego i lecimy do domu. Trzeba będzie to później tak samo pociąć i dopiero będzie można dalej wziąć się za robotę, ale już tu jest inaczej, no nie ma tych krzaków. Też trzeba pamiętać, że te wierzby odbiją bardzo ładnie, jak będą poprzycinane, bo tak to soki zabierały te wszystko to, co dookoła rosło, a teraz tak naprawdę będzie rosło tylko to, co zostało zostawione. Także co, widzimy się jutro, bo jutro też będziemy wycinać. A u nas dzisiejszy dzień zaczynamy od tego, że będziemy robić zrębkę z tego, co już przywieźliśmy. Ze względu na to, że też to nie ma tu nie wiadomo ile miejsca, żeby to gromadzić. A już mamy, że tak powiem, jak widać, wszystko gotowe. No to rębak żeśmy z ojcem podpięli. No i tutaj teraz chwilowo wam tylko, że tak powiem, ojciec będzie wrzucał, pokażę wam jak to idzie, bo idzie naprawdę dobrze. I zaraz będziemy to po prostu wszystko ościć. Tutaj też jest pryzma, bo żeśmy na łąkach niektórych wycinali krzaki, wycinaliśmy tam jakieś samosiewy. Jednym słowem, żeśmy działali, chociaż tego może nie pokazywałem, bo nie było czasu na nagrywanie. Ale, jak to się mówi, powoli idzie wszystko do przodu. Naprawdę niektóre kawałki idą konkretne. Nie ma co narzekać, to sobie będzie musiało przesnąć i będzie można później tym, że tak powiem, palić. Bo tak, to tak naprawdę, no co z tego wszystkiego zrobić?
bo się do niczego by nie nadawało. A jak to wyschnie, no to można palić ten kwiat, czy na wodę, czy po prostu nawet opadając, będąc gdzieś tutaj blisko, że tak powiem, domu. Także u nas dzisiaj taka robota. Pryzma, mówię, pryzma jest spora, ale mam nadzieję, że uda się to w miarę zrobić. Mamy tutaj też o trochę takiego i grubszego drzewa. Tutaj mamy pryzmę. No i mamy tutaj jeszcze przyczepkę całą, którą też będziemy właśnie zaraz ciąć. No nie idzie to źle. Zaraz przejdę z drugiej strony, to wam pokażę mniej więcej, jakie kawałeczki. Ja tu przeszedłem sobie z drugiej strony, póki jeszcze ojciec nie wrzuca. No i takie kawałeczki idą. Tak naprawdę, no to z tego by się nic nie zrobiło. A tak przynajmniej będzie jakiś z tego pożytek. No jedyny minus, to tak jak mówiłem, że nie wszystkie takie gałązki są po prostu docinane. No i to jest niestety minus, ale pokażę wam później, ile z tego wszystkiego finalnie wyszło z rębki, co do tej pory żeśmy wycięli, bo my żeśmy wycięli tam może 1/5 tego, a będziemy wycinali do końca tutaj, że tak powiem, naszej posesji. No i zobaczcie, mamy wszystko zrobione. Tutaj są te grubsze kawałki wierzby. Co prawda powinienem co niektóre może i przerąbać, ale już powiem szczerze, nie mam na to siły. Już rębak mamy odpięty. No i tyle w sumie wyszło z rębki. Z tego wszystkiego. No sporo tego wyszło. Teraz tylko trzeba czekać, żeby to po prostu powysychało. No, tu już nie ma nic, jakieś tam resztki zostały, niedobitki. I niech sobie schnie. Będziemy po niedzieli też na pewno robić. Jeszcze będziemy wycinać, będziemy robić zrębkę, tylko muszę tutaj jednego dnia do końca nawóz wysypać, bo zaczęliśmy sypać nawozy, ale nie na wszystkie działki jest wysypane, także muszę to dokończyć, bo pogoda bardzo fajnie sprzyja. No i zboże niech sobie rośnie tam, gdzie po prostu może. Też w ekologii musimy jeszcze opryzk zrobić, ale to raczej w tym miesiącu to nie ma co marzyć, pewnie na początku kwietnia dopiero to zrobimy, ale już mamy wszystkie opryski, także jesteśmy też już przygotowani na to tak naprawdę. No i jak sami sobie ocencie, jest to naprawdę trochę tego, a z tym i tak by się nic nie zrobiło. Najważniejsze jest to, że już tam porządek się przy drodze robi, to jest najważniejsze. A tymczasem ja oczywiście zapraszam was na naszego Instagrama. Trzymajcie się i do następnego filmu.